Dzień dobry. Dziś na temat Konfiteora Stanisława Przybyszewskiego. To manifest polskiego modernizmu, wydany w 1899 roku na łamach czasopisma Życie. Wzorowany na tako rzecze Zaratustra Fryderyka Niczego. Konfiteor znaczy po łacinie wyznaje. W dziele tym autor wypowiedział się na temat sztuki i artysty. Stwierdził, że prawdziwa sztuka odzwierciedla to, co wieczne, co uniwersalne. Ukazuje w pełni duszę artysty niezależnie od zła i dobra, piękna i brzydoty. Tak zwana stara sztuka jego zdaniem była na usługach moralności, a ta prawdziwa powinna odrzucić prawa społeczne, prawa etyczne, wszelkie formułki i nazwy. Sztuka nie ma celu, jest celem sama w sobie. Przypomnę słynne słowa: sztuka dla sztuki. Jest absolutem, jest religią, a artysta to kapłan, to demiurg wywyższony ponad społeczeństwo. Wszelka sztuka, która jest na usługach jakiejkolwiek idei, czy moralności, czy patriotyzmu, to Biblia Pauperum, czyli Biblia dla ubogich. Tyle na temat Konfiteora Stanisława Przybyszewskiego. Dziękuję za uwagę, zapraszając na następne filmy. Łapka w górę, komu podobała się lekcja. Do zobaczenia!